Witamy bardzo serdecznie. Rozpoczynamy kolejną rundę 10. sezonu Mistrzostw Świata Ligi Mini Racing Online.pl. Dzisiaj jesteśmy na torze Hockenheim Grand Prix. Po fantastycznych emocjach, jakie zafundowali nam kierowcy podczas poprzedniego weekendu na torze Paul Ricard, liczymy na kolejny fantastyczny wyścig w wykonaniu fantastycznych kierowców, którzy kręcili najlepsze czasy na wszystkich dotychczasowych torach, jakie mieliśmy w kalendarzu ligi. W każdym z tych torów nasi zawodnicy pobili najlepsze czasy. Tak samo jest również teraz na Hockenheim Grand Prix. Mimo tego, że mamy deszczową pogodę, właśnie może spójrzmy na tor, co dzieje się na torze. Mamy tę deszczową pogodę, widzimy, że niestety pada nam tutaj deszcz i te zawody zarówno dzisiaj, jak i jutro odbędą się na mokrym torze ze zmienną aurą. No nie będzie to jednak zmienna aura, takie były plany oczywiście, jednak będzie to deszczowy wyścig, 50% ustawionego deszczu. Były również takie prognozy, że być może będzie to 100% ustawionego deszczu, czyli pełen monsun, ale jednak aura podjęła taką decyzję, że jednak nie spłuczę kierowców takim rzęsistym deszczem i będziemy mieli tylko taki 50% deszcz. Tutaj w lidze do tej pory było kilka deszczowych wyścigów w poprzednich sezonach. Niektóre z nich kończyły się kontrowersyjnie, jednak dzisiaj i jutro miejmy nadzieję nie będzie żadnego problemu. Dzisiejsza transmisja wyjątkowa, ponieważ rozpoczynamy od sobotniego wyścigu, dlatego że w dzisiejszym sobotnim wyścigu pojedzie kilku naprawdę znakomitych kierowców, m.in. Rysiu TG09 czy Mateusz, którzy są jednymi z faworytów do tego, by powalczyć o zwycięstwo w całym rozrachunku. Dlatego dzisiaj transmitujemy sobotni termin wyścigowy po to, żeby nie ominąć ewentualnego zwycięzcy. A Rysiu TG09 jest fantastycznie przygotowany do tego wyścigu. Przed chwilą w małej symulacji Rysiu zrobił bardzo dobry czas, nie popełniając żadnych błędów, więc jeżeli powtórzy to podczas tego dzisiejszego wyścigu, nie będzie to stanowiło problemu, aby właśnie Rysiu TG09 był na podium. Co do relacji, dzisiejsza relacja będzie pierwsza wyjątkowa. Będzie pierwsza wyjątkowa relacja z toru Hockenheim Grand Prix, która będzie przeprowadzona okiem kierowcy, czyli mnie, Big Mac TV, będzie dzisiaj nie tylko komentował, ale również jechał w tym wyścigu. Oczywiście nie prezentuję takiego tempa jak ci najlepsi, ale mam nadzieję, że uda mi się wystarczająco blisko wystartować tych najlepszych, żeby móc właściwie z bliska komentować to, co dzieje się na czele stawki. Jeżeli się nie uda, oczywiście będziemy transmitować to tak, jak wygląda to na torze, tak jak zmienia się ta sytuacja, przecież również będzie walka w środku stawki o punkty. Dlatego nawet jeżeli nie będziemy tam na czele wyścigu, to wszystko to zostanie przetransmitowane, powiedzmy, że w formie głosowej. Może zanim jeszcze nie rozpoczął się ten wyścig, przypomnijmy, że w tym momencie mamy sesję treningową. Jest to taka sesja rozgrzewkowa. Na razie jeszcze zawodnicy kręcą powolne okrążenia. Oczywiście zapraszamy na naszą stronę miniracingonline.pl. Tutaj wszystkie ciekawostki, wywiady, informacje dotyczące wyścigów, również retransmisje poprzednich rund. Tutaj widzimy retransmisję Grand Prix Francji trzeciej rundy mistrzostw. miniracingonline.com to jest oczywiście oficjalna strona gry i tutaj możemy zobaczyć, jakie czasy kręcili zawodnicy podczas minionego tygodnia na Hockenheim Grand Prix. Mimo że wszyscy spodziewali się deszczowej pogody, nie zabrakło również rywalizacji na suchym, po to, aby odebrać rekordy, które wcześniej padały na torach. Najarany był wcześniej rekordzistą tego toru, poprawił swój rekord jednak wczoraj. Pawlo z Ferrari fantastyczny czas o 1/10 niespełna sekundy, 89 tysięcznych, to już jest spora różnica, o 89 tysięcznych wyprzedził Najaranego, więc bardzo dobry czas, jako jedyny do tej pory na świecie zszedł poniżej 39 sekund na torze Hockenheim. Najarany jest na miejscu drugim, traci niespełna 1/10, dalej już Arkadiusz 1, Toady, zawodnik, który jeździ tylko w Senna Cup, czyli w tym naszym pucharze najszybszych pojedynczych okrążeń, Pajku na miejscu 5, dalej dwójka Williamsa, Mick 4 i Torlov, Rysiu TG09 i Marcin F1 RB, czyli dwójka z McLarena z kolei, Torlov na swoim innym koncie uzyskał trochę wolniejszy czas, dalej Barry F1, no i ja ze stratą pół sekundy, 496 tysięcznych na miejscu 12. Szybciej od Mateusa, więc może dzisiaj nawiąże się również taka walka, chociaż
Wiemy, że no Mateusz zaprezentuje fantastyczne tempo wyścigowe. Już za chwilkę rozpoczną się kwalifikacje. Miejmy nadzieję, że ten eksperyment, jakim jest oczywiście transmisja z widoku kierowcy, będzie udaną, bardzo udaną transmisją. Mamy aż 8 zawodników, może zobaczmy, kto dzisiaj pojedzie. Mateusz, Kimi R93, Hardy Kuba jest również dzisiaj, Rysiu TG09, ja, czyli Bigmont TV, RF i Dzuni. Zobaczymy, jak ułożą się kwalifikacje. Oczywiście w tych kwalifikacjach najważniejsze jest to, żeby przejechać jedno jak najszybsze okrążenie. Tutaj mamy, nie mamy na tym torze DRS-u, więc ten DRS, który tak ważył na torze Paul Ricard we Francji tydzień temu, tutaj nie będzie odgrywał znaczenia, ponieważ nie mamy go w swoich bolidach. Jednak mamy tutaj dwie długie proste. Może zapoznajmy się z tym torem, jak on wygląda na dłuższą metę. Tutaj jest oczywiście wyjazd z boksu. Jeśli chodzi o wyjazd z boksu, jest to jeden chyba z najtrudniejszych wyjazdów w całym kalendarzu, dlatego że linia wyjazdu, przy której nie można przekroczyć, aby uniknąć kary drive-thru, czyli przejazdu przez boksy, karnego przejazdu przez boksy w wyścigu, jest bardzo wąska i trzeba zachować pełną koncentrację, żeby tutaj wyjść na tym jak najlepiej. Zaraz po wyjeździe z boksu mamy długą prostą, która kończy się nawrotem, pełen nawrót na kolejną szybką sekcję dwóch półprostych i wchodzimy już w krętą sekcję toru, gdzie kończymy drugi sektor. W trzecim sektorze natomiast mamy teraz łuk w prawo, gdzie teraz będzie sekcja trzech bardzo, bardzo wolnych zakrętów. Tutaj szykana i jest to akurat teraz kwestia użycia dobrego DRS-u tuż przed wjazdem na prostą i rozpoczęliśmy okrążenie pomiarowe. Oj, niestety błąd. Tutaj wyjazd za szeroki, wyjazd w barierkę, być może trochę stres, ale to oczywiście nie przeszkadza nam kontynuować tego okrążenia. Tutaj mamy trudną szykanę, przed którą trzeba odpowiednio dohamować i tuż za nią trzeba użyć około 40% w kersu, który posiadamy w swoich bolidach. Tutaj bardzo ważne jest, żeby zjechać do zewnętrznej i jak najlepiej wyciąć ten nawrót, na którym trzeba użyć kolejne 40% systemu KERS. Wiadomo, że po tym wolnym nawrocie sam silnik potrzebuje dodatkowej mocy, żeby jak najlepiej wyruszyć z tego wolnego zakrętu, żeby nie stracić tutaj niepotrzebnie czasu. Wchodzimy już na sektor trzeci. W trzecim sektorze, tak jak mówiłem, rozpoczynamy taką krótką sekcją półprostych, następnie nawrót i tutaj ciasne zakręty, dość wolne zakręty, jednak trzeba użyć jeszcze pozostałość, czyli 20% DRS-u po to, żeby jak najszybciej wjechać na prostą start meta. Co prawda paliwo, które w tym momencie posiadam na pokładzie swojego bolidu, nie pozwoli na dokończenie okrążenia, ale możemy pokazać kawałek już bez tego błędu. Tutaj 40% kersu tuż po wyjeździe z szykany i najważniejsze teraz, żeby jak najlepiej wyjechać tutaj w tym nawrocie. Oczywiście doświadczenie, ten kto zrobił jak najwięcej okrążeń będzie wiedział, jak ominąć tutaj barierę, które mamy po wewnętrznej stronie każdego z tych takich wolnych zakrętów. No ale na nawrocie można zawsze popełnić jakiś błąd, a to uderzyć w barierkę nie można również wyjechać z niego za szeroko. Po pierwsze straci się czas, po drugie będzie problem, ponieważ tam zaraz za chwilkę będzie ściana, która stoi bardzo, bardzo blisko tych prostych. Rozpoczynamy już sesję kwalifikacyjną. Sesja kwalifikacyjna 10 minut. Mamy aż 10 zawodników, proszę. Jeśli chodzi o nowych, to będzie dzisiaj się ścigał Kuba Racer, czyli nowy zawodnik naszej ligi. Najprawdopodobniej będziemy mieli również innych nowych zawodników, Patis 1997, a także Raul 77, jeżeli nie pomyliłem ników, oczywiście tych dwóch, ewentualnie trzech nowych zawodników będziemy mieli w stawce na kolejne wyścigi. Miejmy nadzieję, że zadomowią się w naszej lidze jak najdłużej. Jeszcze nie rozpoczęły się kwalifikacje, jeszcze są jakieś tutaj dogadywane szczegóły co do dzisiejszego wyścigu. Być może troszeczkę nam za mocno kropi ten deszcz. Wiadomo, że w ustawieniu serwerów, kiedy pogoda nie jest pogodą suchą, najważniejsze jest to, żeby każdy miał takie same możliwości, żeby każdy mógł się spisać tak samo. I tutaj, tak jak mówię, trzeba będzie ustawić taki sam poziom deszczu zarówno na sobotę, zarówno na niedzielę. Były propozycje, żeby dzisiejszy wyścig odbył się w pogodzie zmiennej. Czyli taka choćby jak panowała w dzisiejszych kwalifikacjach Formuły 1 na torze Sepang, które wygrał Sebastian Vettel.
Tam przypomnijmy, że początek kwalifikacji odbywał się na suchym torze, jednak w połowie, dosłownie w połowie sesji rozpoczęły się opady deszczu, lekka mrówka, która przerodziła się już w większy deszcz i kierowcy kończyli kwalifikacje na mokrym torze. Tutaj taka opcja niestety nie wchodzi w grę, dlatego że ten sobotni termin z własnego doświadczenia z GP2 z sezonu 8, mogę chociażby powiedzieć, że kiedyś był taki wyścig o Grand Prix Francji, na torze Manicourt, do którego ja osobiście byłem bardzo dobrze przygotowany w tym wyścigu. Była to zmienna pogoda na początek, na suchym torze kręciłem najlepsze czasy, potem również na mokrym, bardzo dobre tempo, odjeżdżałem rywalom na sobotnim terminie, jednak okazało się, że ten tor w niedzielę, ze względu na dużo większą oczywiście liczbę zawodników, przesechł dużo szybciej i ci zawodnicy, którzy jechali w niedzielę, mieli dużo lepsze możliwości. Skończyło się to sporą stratą, dlatego aby uniknąć takich kontrowersji w wyścigach dwuterminowych, kiedy ci, którzy nie jadą w niedzielę, stawiają się na wyścigu w sobotę, nie ma takiej opcji, aby zrobić pogodę zmienną. Szkoda, bo jest to dość widowiskowe, jednak również przewidywalne w pewien sposób. Zawodnicy oczywiście trenują, jednak nie wiadomo, ilu zawodników się pojawi, w którym momencie ten deszcz spadnie, w którym momencie ten deszcz przeschnie. Zobaczymy, o której rozpoczniemy kwalifikacje. W tym momencie są podobno jakieś małe problemy z serwerem, dlatego te kwalifikacje jeszcze nie ruszyły. Propos serwera, to dzisiaj były pewne problemy na oficjalnym światowym serwerze Mini Racing Online. Przez godzinę ten serwer był niedostępny. Była obawa, że być może ten wyścig się nie odbędzie dzisiaj, ten sobotni termin, ale jednak mimo to udało się bez najmniejszych problemów ruszyć. I za chwilę rozpoczniemy już kwalifikacje. Kto dzisiaj w tych kwalifikacjach może okazać się najszybszy? Tutaj mamy tak naprawdę trzech faworytów do walki o czołowe miejsca. Będzie to Hardy Kuba, będzie to Rysiu TG09 i Mateus. Tych trzech zawodników tutaj może powalczyć o podium. Na pewno myślę, że jeżeli się nic nie zmieni, to ta trójka stanie na podium dzisiejszego wyścigu. Jednak to nie podium sobotniego wyścigu jest najważniejsze, bo przecież to w niedzielę jadą wszyscy najlepsi. Praktycznie prawie wszyscy najlepsi. I ci najlepsi, którzy pojadą w niedzielę, będą mieli już czasy tych trzech, którzy są dzisiaj, trzech faworytów. Trzech z pięciu tak naprawdę uformowała nam się taka grupka ośmiu zawodników na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Może powiedzmy cokolwiek o nich, jednak w tym momencie rozpoczynamy już jazdę w kwalifikacjach. Trudna szykana, przede mną Kuba Racer, czyli ten nowy zawodnik. Wiadomo, że nowi zawodnicy, którzy dopiero zaczynają swoje przygody w MRO, nie mogą już na samym starcie jeździć jak najlepiej. Pawlo jako obserwator w tym momencie będzie nam kibicował w tym wyścigu. RF, jego partner zespołowy z Ferrari, tutaj będzie się starał o to, żeby jak najlepiej pojechać w tym wyścigu, chociażby po to, żeby zdobyć jak największą liczbę punktów do klasyfikacji konstruktorów. Nie układa się ten sezon dla Ereva. Pawlo, który wygrał dwa pierwsze wyścigi, w pierwszym wyścigu pokonał na Jaraneku w bezpośredniej walce, w drugim wyścigu dzięki fantastycznej strategii odjechał rywalom z kolei, niestety na Paul Ricard. Dla Pawła skończyło się to dopiero miejscem szóstym, chociaż gdyby nie pomyłki, jakich dopuścił się Pawlo na ostatnim stincie, być może powalczyłby nawet z Najaranym o zwycięstwo. Przynajmniej mogłoby to być pewna pozycja druga, a tak do ostatniego zakrętu dojechała dość spora grupa zawodników. Pawlo znalazł się w nie najlepszym położeniu na tym ostatnim okrążeniu, no i to spowodowało, że zajął dopiero miejsce szóste. RF z kolei zdobył w tym sezonie dopiero 10 punktów. To nie jest najlepszy wynik jak na kierowcę Ferrari. Jednak jest to zawodnik, który rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków ligowych. Jest to zawodnik, który stawia się na każdym wyścigu. Mimo to niestety 45,4. Dobry czas, chociaż RF pojechał pół sekundy szybciej. Taka to być może strata pół sekundy, chociaż to ja jestem zatankowany w tym momencie na dwa okrążenia, nie na jedno. 45,5, no nie jest to jeszcze jakiś wybitny czas. Tutaj trzeba użyć tego kersu, troszeczkę go być może za dużo zmarnowałem, ale to jeszcze nie za taki problem. Rysiu TG09, 44,5, dobry czas, 44,5. Takie mniej więcej czasy były w treningach. Tutaj być może jest szansa na poprawę. Ten trzeci sektor. W trzecim sektorze mogę pochwalić się rekordem, ponieważ na swoim najlepszym okrążeniu o 0,2 poprawiłem czas Pawła, który właśnie w tym trzecim sektorze uległ, ale niestety jest błąd. Który uległ mojemu czasowi. Tutaj na tym trzecim sektorze trzeba bardzo dobrze wjechać w ten wolny półnawrót.
gdzie wjeżdża się już na tą ostatnią sekcję dwóch zakrętów prowadzących do prostej start mety. Na tym nawrocie trzeba pojechać maksymalnie na krawędzi po wewnętrznej stronie, żeby tutaj uzyskać jak najlepszy czas, jednak no, na deszczu może być to dość ciężkie. Jeśli chodzi o mój team Marussia.pl, no to jeżdżę w zespole z Qwerty.pl. Qwerty nie ma najlepszego startu w ten sezon, nie najlepsze tempo. W poprzednim wyścigu chociażby Qwerty uplasował się za mną, to też nie jest najlepszy rezultat na Polycard. Moja przynajmniej strata do czołówki wynosiła sekundę, tutaj jeśli chodzi o Hot Lap, to było pół sekundy, jednak niestety na mokrym torze te moje popisy nie są aż tak efektywne jak na torze suchym. Najważniejsze jest to, żeby nie wpaść w poślizg. Tutaj przesadne zaufanie do przyczepności na mokrym torze może skończyć się tym, co widzieli Państwo właśnie przed chwilą, czyli spinem. Rozpoczynamy kolejne okrążenie. No, nie mogę śledzić niestety innych zawodników, ale widzę, że dobre czasy. Hardy Kuba 44,2 to jest na razie najlepszy rezultat. Mateusz na miejscu drugim 44,4. A więc Mateusz będzie się liczył. Najważniejsze jest oczywiście to przygotowanie na tor mokry. Jeśli chodzi o moje błędy w przygotowaniach, to wydaje mi się, że chyba trochę za mało okrążeń było zrobionych na mokrym torze przez Marussię, a trochę niestety za dużo poświęcania uwagi dla walki na suchym torze o ten jak najlepszy czas. No ale to jest chociażby dobry prognostyk na kolejne wyścigi, że na suchym być może będzie to wszystko wyglądało bliżej. Ja osobiście swoją szansę bardziej upatrywałbym w regułach z poprzednich sezonów, kiedy to liga jeździła bez pozwolenia do tankowania w trakcie wyścigu, czyli każdy ruszał właściwie objuczony paliwem jak słoń do wyścigu na wszystkie ponad 30 okrążeń i ja właśnie na takim dystansie czuję się najlepiej, gdzie mam ten powolny bolid, gdzie mogę bardziej skupić się na tej jeździe technicznej takiej, gdzie nie trzeba cisnąć z całych sił, po prostu wystarczy mądrze oszczędzać chociażby opony i strategią dowieść jakieś lepsze punkty, no, ale oczywiście nie ma co narzekać, zasady są dla wszystkich takie same. Na hotlapach być może ta strata będzie mniejsza, no to jest 1,5 sekundy tutaj i takiej mniej więcej straty się spodziewamy. Mówiłem o tych teammate'ach, mówiłem o swoim teammate'cie Qwerty.pl, mówiłem o teammate'cie Pawła, czyli RF-ie. RF nie ma najlepszego tempa w tym sezonie, RF chociażby na Polycard był za mną, był również za Dzunim kierowcą Lotusa, drugim kierowcą Lotusa. Lotusów nie widzimy w niedzielę, zarówno Dzuni, jak i Mateusz jeżdżą w soboty. Co więcej, RF nie prezentuje dobrego tempa i to również jest odzwierciedleniem klasyfikacji kierowców, w której prowadzi niespodziewanie dość Williams. Torlow, zawodnik, który prezentuje naprawdę niebywałe zaangażowanie, kręci setki okrążeń przed wyścigiem we Francji tydzień temu. Zawodnik Williamsa Torlow zrobił aż ponad 1200 okrążeń. Niebywała liczba, to owocowało dobrym tempem. Mimo nie najlepszego początku wyścigu, Torlow znalazł się na podium, pokonując chociażby Mika 4, czyli kierowcę, który bardzo dobrze przygotował się do drugiej rundy tegorocznych mistrzostw na torze Suzuka, gdzie również niemalże był na podium, jednak cały czas dwukrotnie, dwa razy z rzędu to było czwarte miejsce, a już właśnie na Polycard był ugryziony tutaj przez Torlofa i Torlow zalicza się do jednego z faworytów jutrzejszego wyścigu, aczkolwiek na mokrym torze wydaje się, że najarany Pawlo tutaj to ich doświadczenie będzie najważniejsze. Rysił TG09, Marcinek 7RB, dwóch kolegów, przyjaciół, którzy w sezonie 8 jeździli razem w barwach McLarena, potem Marcinek 7RB miał problemy techniczne ze swoim komputerem, podobno, które nie pozwalały mu uczestniczyć w naszych wyścigach ligowych, ale błąd. No to jest właśnie konsekwencja tego, jak się tutaj jedzie. Rysiu TG09 być może jest na szybkim okrążeniu, nie przeszkadzajmy mu. Chociaż, a nie, no jednak. No nie zauważyłem, wydawało mi się, że Rysiu TG09 jest na szybszym okrążeniu. Jest taka oczywiście niepisana zasada w lidze. Tutaj oczywiście rywalizujemy ze sobą na torze, ale przede wszystkim jesteśmy dobrymi kolegami i jeżeli widzimy, że ktoś w tym momencie jest na dobrym okrążeniu pomiarowym, po prostu zjeżdżamy z drogi, żeby nie przeszkadzać, bo wiadomo, nakładające się duchy to jest spowolnienie koncentracji i tak dalej. Mówiłem o tych partnerach zespołowych. W Zauberze z kolei jest Barjew 1, czyli kuzyn najaranego, lidera mistrzostw świata. No i wygląda to w ten sposób, że mamy najaranego i Pawła jako tych dwóch czołowych driverów, a Barjew 1 i RF, mimo że starannie przygotowują się do każdego wyścigu, nie prezentują tak dobrego tempa i raczej są to miejsca gdzieś na pograniczu dziesiątki.
to powoduje, że tych punktów do klasyfikacji konstruktorów nie przybywa dużo, zarówno dla Saubera, zarówno dla Ferrari. Z kolei Williams, którego kierowcy Mikster i Torloff rozwijają się w bardzo szybkim tempie, jeżdżą bardzo równo, obaj zawsze w okolicach podium, 0,8 straty, dobre okrążenie, 44,9. No i jeżeli na każdym okrążeniu stracę około sekundy, to będzie dobrze. Tak to wygląda tutaj, nie ma się co czarować. No ale wiadomo, że kto to tutaj jedzie, MRO.pl, nie jestem w stanie stwierdzić. Nie wiadomo, to miejsce w kwalifikacjach nie jest tak ważne ze względu na koniec jest paliwa, koniec jazdy, minuta 44 do końca. To miejsce w kwalifikacjach nie jest ważne, to jest piąte miejsce, akurat nieskromnie mogę powiedzieć, że chociażby start do wyścigu jest chyba moją najmocniejszą stroną. Ten start do wyścigu zawsze odbywa się w ten sam sposób, ten start do wyścigu, te światła zawsze są od 5 lat, od kiedy MRO istnieje, zawsze są tak samo. Ja właściwie bardzo dobrze to wyczuwam i nie popełniam błędów związanych z falstartem, chociaż zdarzyło mi się to na torze w Kanadzie, gdzie właściwie od razu po tym zakończyłem swój udział w wyścigu. Zabrakło mi bardzo niewiele, bo 16 tysięcznych do Erewa i w tym momencie wygląda to tak, jak powiedziałem, Rysiu, TG09, Hardy Kuba i Mateus będą walczyć o podium, a reszta, czyli ja, RF, Dzuni, będziemy walczyć o miejsce 4-6. Nie wiem, jak poradzi sobie Kuba Racer, to jest nowy zawodnik, w stawce na razie nie oczekiwałbym po nim cudów, tymczasem Kimi R93 i proszę, już jest od razu dobry czas, więc Kimi R93, RF, ja i Dzuni, to będzie walka o czwarte miejsce, tak to wygląda. A Rysiu TG09, Hardy Kuba i Mateusz stoczą pasjonującą walkę, przynajmniej o zwycięstwo w tym dzisiejszym wyścigu, 35 sekund do końca. Williams, tak jak mówiłem, dwóch najrówniejszych zawodników, bardzo szybkich, z kolei Sauber i Ferrari z dysproporcją formy w tym sezonie swoich zawodników. Również Lotus, Mateusz i Dzuni, który jest trochę wolniejszy od Mateusa. Ciężko powiedzieć, czy tutaj być może to da zawodnikom, przynajmniej najaranemu, czy Pawlo, jakieś pole do lepszej rywalizacji, skoro są liderami swoich zespołów, ale w klasyfikacji konstruktorów to faworytami są na razie Williams. Rozpoczynamy za chwilę. Trzeba nalać paliwo na ten wyścig. 37 litrów. Jedziemy na 11 okrążeń. Można zdradzić strategię, przynajmniej na początek. Zobaczymy, jak ten start. Za chwilkę to będzie dosłownie kilka sekund do startu. Odetchnijmy głęboko. Dobrze byłoby pojechać dobry wyścig. Trzeba pojechać dobry wyścig. Przygotowywaliśmy się, każdy przygotowywał się setki okrążeń. Szóste miejsce na polach startowych. Spodziewam się awansu na pierwszym zakręcie, ale bardzo ważne będzie, żeby tutaj nie popełnić błędu, żeby nie uderzyć w barierkę. To kosztuje kilka sekund, a kilka sekund na tak wyrównanym, wysokim poziomie to jest strata nie do odrobienia. Rozpoczynamy. Bez Hardy Kuby? Jest Hardy Kuba. Rozpoczynamy. Gasną czerwone światła. Czy będzie dobry start? Jest dobry start. Ruszamy z Kersem i widocznie przesunąłem się gdzieś na piąte, czwarte miejsce. Tak to w tym momencie wygląda. Ktoś błąd? Mateusz niestety. Mateusz w tym momencie wypada. Mówiłem, żeby nie popełnić tutaj błędu. Na żadnej z szykan jest dobrze. Chociaż ciężko. Ciężko tutaj w tym momencie wycyrklować. Te samochody są do siebie bardzo, bardzo podobne. Teraz nie można tutaj na tym nawrocie przeszarżować. Niektórzy przeszarżowali, mi się udało, jest jak na razie dobrze. Chociaż nie użyłem jeszcze całego Kersu, teraz wchodzimy w trzeci sektor. Najważniejsze, żeby nie stracić z widoku tych najlepszych. Rysiu TG09, nie, to Hardy Kuba. Hardy Kuba jest na miejscu pierwszym, a ja trzymam się na razie z najlepszymi. Jest... błąd. Chociaż dobrze wyszedłem z tej sytuacji, być może będzie czwarte miejsce. Tak jak się spodziewa, Kimi R93 jedzie bardzo dobrze, jest na miejscu drugim, a tutaj mamy grupkę czerwonych zawodników. Jest Erew, jestem ja, jest również Dzuni. Mówiłem, że my stoczymy tutaj walkę o dobre miejsca i teraz, żeby przynajmniej nie stracić, drugie okrążenie. Tam Hardy Kuba już nam odjeżdża, Mateusz został z tyłu, to nie jest dobry początek wyścigu dla kierowcy i wyprzedzam Erewa. RF nie najlepiej wyciął ten nawrót i to powoduje, że wyprzedziłem kierowcę Ferrari, jestem na miejscu piątym. Dziwnie komentuje się trochę swój własny wyścig, ale bardzo ciekawe. Oj, niestety błąd.
Fatalnie to się układa. Jestem za Dzunim w tym momencie, ale... No i to jest właśnie moment, w którym nie można się rozprężyć. To jest moment, w którym nie można stracić całej koncentracji. Rywale też popełnią, na pewno po jednym błędzie. Ale nie można już powtarzać tych błędów. To jest niedobra sytuacja. Straciłem symulację z tymi najlepszymi. Straciłem możliwość jechania z tymi, którzy w tym momencie prezentują najlepsze tempo. Muszę utrzymać się za Dzunim i być może będziemy się wzajemnie symulować. No oczywiście nikomu nie życzymy źle. Dla mnie w tym momencie lepiej by było, gdyby któryś z czołówki popełnił jakiś błąd, żeby spadł przynajmniej tak, żeby można było się zaczepić. W tym momencie nie mam symulacji do najlepszych. To nie jest dobra sytuacja, to jest w tym momencie siódme miejsce. Niedobrze rozpoczął się ten wyścig. Za mną Dzuni, za mną Kuba Racer. Nie wiem, jak Hardy Kuba prowadzi, ale przewaga jest spora. Ciekawe, jaka strategia. Tutaj pit stop jest krótki, więc można spokojnie zaryzykować strategię dwóch pit stopów. Myślę, że nikt nie będzie się tutaj szczypał z jednym pit stopem. Sekunda straty na tym okrążeniu 0,9. Jeżeli takie tempo utrzymam do końca, to nie będzie chyba dobry wyścig. Tutaj trochę ryzykownie, ale udało się i proszę, jestem szybszy w pierwszym sektorze 0,66, oby tutaj to tempo utrzymać bardzo dobre. Tutaj trzeba troszkę wyjechać po zatarkę, żeby nabrać lepszej prędkości i tutaj to jest moment, w którym nie można pozwolić sobie na rozprężenie. Niektórzy zaraz po popełnieniu błędu na samym początku poddają się, ale to nie jest dobre rozwiązanie. Jeden błąd, jest strata tylko 3 sekund na dystansie całego wyścigu, to jest cały czas szansa na bardzo dobry wyścig, a ja gonię swoich rywali. To jest na razie dobre okrążenie, tylko 0,3 straty w trzecim sektorze. Jeżeli utrzymam to tempo, myślę, że jest jeszcze szansa na to, żeby było dobrze. Odjechałem Dzuniemu na tym kółku. Dzuni stracił możliwość symulacji. Jestem na miejscu szóstym. Przede mną Rysiu TG09. Nie najlepszy początek. Rysiu zrobił bardzo dobrą symulację przed tym wyścigiem. Rysiu przed tym wyścigiem zrobił symulację, w której praktycznie nie popełnił żadnego błędu. To nie jest dobre rozwiązanie. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że kiedy robi się taką bardzo, bardzo dobrą symulację, bardzo udaną, ze wspaniałym tempem, na pełnym ryzyku, gdzie nie popełnia się błędów, to potem skutkuje to tym, że podchodząc do wyścigu czuję się pewnie w roli faworyta, no w pewnym sensie, no bo jeżeli wiem, że moje tempo może pozwolić mi na walkę o podium, o zwycięstwo, no to zawsze jest to, ale tam jest, leży ktoś, a to jest Kuba Racer. No niestety... na razie przez ten błąd wydawało mi się, że to jest coś z czołówki. Rozprężyłem się i tam myślę, że na szykanie trochę straciłem. Nie jest dobrze. Kuba Racer cały czas się ślizga, nie jest to dobry wyścig, a dla mnie to jest chyba strata kolejnych, myślę, 2 sekund na tym kółku. Muszę polegać na tym, co mam na swojej grafice. Hardy Kuba prowadzi. Odjechał 2 sekundy przed Mateusem. Radio wyścigu donosi. Na radio wyścigu najarany. Radio wyścigu donosi, że Rysiu TG09 najprawdopodobniej wybrał strategię jednego pit stopu. No jeżeli tak, Rysiu w tym momencie jest na miejscu 5. Trzyma się za RF-em, a ja na tym kółku straciłem 1,5 sekundy na błędach. To nie jest dobrze. Trzeba jednak trochę zaryzykować. 0,2 straty w pierwszym sektorze. W prawym górnym rogu mamy swoje czasy i teraz dojeżdżamy do nawrotu. Nie można go zepsuć. To jest kluczowe miejsce tego toru. Na miejscu 5 Rysiu TG09, który najprawdopodobniej jedzie na jeden pit stop. Ciekawe, jak ta sytuacja będzie wyglądała dalej. Hardy Kuba jest pierwszy, Mateusz jest na miejscu 2. Mateusz goni Hardy Kubę. Mateusz w pierwszym sektorze zaraz jest właśnie najlepszy czas Mateusa, 45,9. Co do Mateusa, zaraz w pierwszym zakręcie popełnił jakąś pomyłkę, jakieś zdekoncentrowanie, nie wiadomo z czym to było spowodowane. Żeby tylko nie zapomnieć o postoju, mam za cztery kółka mam postój, żeby o tym nie zapomnieć, ale to w tym momencie nie jest ważne. Wydaje się, że Hardy Kuba ma lekki bolid, ale Rysiu TG09 najprawdopodobniej jedzie na jeden pit stop i ja za chwilę go dogonię. Na to wygląda, że za chwilę dogonię, z tym, że ja jeszcze mam przed sobą 2 postoje, no bo nie ukrywam, że taka jest moja strategia, 2 postoje, a Rysiu TG09 będzie miał ten postój tylko 1. I błąd Erewa. Wyprzedzam Erewa, jestem na miejscu 5.
Fantastycznie jedzie Kimi R93. Dobrze, że ten RF jest tutaj, nie dlatego, że popełnił błąd, ale dlatego, że będziemy mogli się wzajemnie napędzić symulacją. Nie było to moje jakieś super okrążenie, straciłem sekundę, ale proszę, taki migający czerwony kask oznacza symulację i dzięki temu ja mogę teraz wyprzedzić RF-a. Wspólnie możemy dogonić Rysia TG09. Jeżeli on jedzie na jeden pit stop, a wszystko na to wskazuje, to kierowca McLarena będzie w boksie dopiero za kilka okrążeń. Tymczasem Kuba Racer, no jest to zawodnik, widać, który jeszcze rzemiosła MRO się najlepiej nie nauczył. Ale oczywiście to też jest taki przykład. Myślę, że jeżeli ten zawodnik chociażby powinien zjechać, no i zjechał. Ten zawodnik, jeżeli na pewno poprosi o pomoc któregoś tutaj z tych czołowych zawodników, żeby pomogli na Jaranego czy Babla, to są to zawodnicy, którzy z chęcią będą pomagać tym nowym zawodnikom dobrze poznać tą grę Mini Racing Online. Grę dość niszową, nie ma niestety się co oszukiwać, że jest to gra, w którą nie grają tłumy. Będą na pewno pomagać tutaj złapać jak najlepsze tempo, nauczyć się tej gry właściwie od nowa. No i oczywiście każdy, do kogo nowy kierowca zwróci się z taką prośbą, będzie dostanie szansę na taką pomoc. Bardzo dobre tempo, ale dobre tempo. 15 tysięcznych tylko straty. No widać, że złapałem wiatr w żagle. Odstawiłem na trochę RF-a, odstawiłem Rysia TG09. To już są moje ostatnie kółka na tym paliwie. 30 straty w drugim sektorze. No nie chciałem tam ryzykować trochę. Ale jest dobrze. Jeżeli tutaj przejadę pierwszą szykanę jak trzeba, no to jest szansa na dobry wynik, chociaż tutaj na trzecim miejscu. Kimi R93 trzyma się cały czas na trzeciej pozycji. Ciekawe, jaka strategia, ale jeżeli do tej pory jeszcze się nikt nie pojawił w boksie, a jest 11 okrążenie, to mogę śmiało powiedzieć, że już nikt nie pojedzie na 3 pit stopy. Największa liczba tych pit stopów to będą 2 i myślę, że większość właśnie na tym pit stopie za chwilę się pojawi i będą to właśnie 2 postoje. Traci Rysiu TG09. Czy to była dobra strategia? Jest Kimi R93, jest Hardy Kuba, no i jestem ja. Tutaj najważniejsze, żeby nie popełnić jakiejś fatalnej pomyłki, jest. No i za chwilkę zobaczymy. Strategia taka sama, 37 litrów na 11 okrążeń. I za chwilę, żeby nie wyjechać na tą barierkę, to będzie kluczowe, żeby tu nie złapać kary i złapał ją Hardy Kuba. I ja też, ojej. No niestety. Milimetr, dosłownie milimetr. To zaważyło. Zaważyło. Złapałem karę, ja złapał karę Hardy Kuba. Mówiłem, że ten wyjazd to jest coś, na co trzeba bardzo uważać. I ojej. Szkoda. Wyścig mój niestety poszedł w niwecz w tym momencie. Mogę sobie cisnąć. Te okrążenia mogę tutaj nadrabiać dziesiąte części sekundy, a za chwilę stracę kilkanaście sekund na postoju. Smutne, lecz prawdziwe, i Mateusz również! Rzeź niewiniątek na torze Hockenheim. No proszę. No i muszę się w tym momencie mocno spiąć. Żeby, no szkoda, bo jeżeli oni mają te kary, to mnie udałoby się ich wyprzedzić. Oczywiście nikomu nie życzę źle, ale to byłaby duża szansa, żeby sprawić niespodziankę. Jutro, jeżeli będą emocje spore, to również będzie się to tak kończyć, że zawodnicy dostawali kary. No na razie mam 7 miejsce i zrujnowany wyścig, jak to wygląda. Szkoda. Ale z tej trójki najlepszych, Kimi R9 będzie na prowadzeniu, na to wygląda. Rysiu TG09 jeszcze nie ma go w boksie, on jest na prowadzeniu, ale Mateusz dostał czarną flagę. Znaczy, czarna flaga to jest złe powiedzenie. I Hardy Kuba, proszę! Wyjechał z boksu i znowu dostał karę. Coś nieprawdopodobnego, naprawdę, no. Mówiłem. No i Hardy Kuba nie jedzie już. Wycofał się z wyścigu zawodnik Red Bulla. Wielka szkoda. No, będę przed Hardy Kubą, ale nie chciałbym. Po prostu nie chciałbym. Nie chciałbym w ten sposób wyprzedzać rywali. No, to nie jest ich wina, no, ale ja o tym wspominałem jeszcze przed wjazdem na boks, no. Szkoda. Zauważając, że Hardy Kuba popełnił błąd, tam, że po prostu nie zauważył tej ciasnej linii, sam wyjechałem
poza tą linię, to był dosłownie milimetr, no. No ale to jest właśnie taki tor. Rysiu TG09, ciekawe czy on o tym wie, ciekawe czy on wie, że tam trzeba uważać. Kimi R93 wyjechał na razie bez najmniejszych problemów i wygląda nam na to, że Zuni nie jest najlepiej przygotowany do tego wyścigu. Widać, że odjeżdża mu nieco tempem. Szkoda, bo tydzień temu na Policar nawiązaliśmy naprawdę fajną rywalizację. Wracając do tego, o kim mówiłem, czyli do... o kim mówiłem? Emocje, jednak cały czas emocje tutaj w tym wyścigu, chociaż nie ukrywam, że już trochę stłumione przez to, przez te błędy. Jest ktoś w boksie, to jest Kuba Racer cały czas. Mówiłem o Kimim R93. No zawodnik, który tutaj na razie, jeżeli za chwilę zjedzie Rysiu TG09, a Kimi R93 będzie na prowadzeniu. On już dojechał do niego Mateusz mimo tej kary, ale no mimo to trzyma się fantastycznie i wychodzi na to, że on będzie dzisiaj przynajmniej, po dzisiejszym wyścigu, będzie na podium. RF nie wyjechał poza tą linię. No, myślę, nie wiem, no na pewno zrobili zawodnicy symulacji i wiedzieli o tym postoju, że tam jest taka kontrowersja. Szkoda, no bo cały tydzień przygotowania tak naprawdę idzie w niwecz. Szkoda Hardy Kuby, prezentował dobre tempo na samym początku, odjechał Mateuszowi, chociaż odjechał Mateuszowi dlatego, że on popełnił błąd na pierwszym kółku, dlatego mniej więcej było to spowodowane. Jeszcze nie ma Rysia TG09 w boksie, ale on cały czas jeszcze jedzie na tym swoim jednym komplecie opon, widocznie umie je dobrze zakonserwować. Tutaj przypomnijmy, że jeszcze nie zjechał Rysiu TG09, widzę go na mapce, skończył 17 okrążenie, a więc ten drugi stint będzie krótszy, będzie chciał zachować lepsze opony na końcówkę. Jego przewaga nad Kimim R93 jest równa w tym momencie 15 sekund. Nie zauważyłem dokładnie, jakie tam są różnice związane z boksem. Ja tymczasem tracę do Erewa 6 sekund i zaczynam go powoli gonić. Uzyskuję lepsze czasy. Żółte flagi, no ale to chyba cały czas Kuba Racer nam robi te żółte flagi. Tak jak mówiłem o nowych zawodnikach, każdy, kto będzie chciał się uczyć, na pewno dostanie pomoc od tych bardziej doświadczonych kierowców. Nie, to jednak nie Kuba Racer zrobił tą żółtą flagę, tylko Najarany, który dzisiaj jedzie safety carem. Coś mu tam odbiło. Chyba może nie wie, że wyjechał, że jest ta żółta flaga. No, niektórym może to przeszkadzać. Dlatego, że... A, dobre kółko jadę. Niektórym może to przeszkadzać z prostego względu, że żółta flaga u niektórych graczy, którzy mają problemy sprzętowe, powoduje poważne lagi i przez to nie da się dobrze jechać, ale wygląda na to, że nikt tutaj na tym nie ucierpiał czasowo, nikt tutaj nie wpadł w jakiś poślizg, nikt nie wyjechał poza tor, więc jest w porządku. Jeżeli tak, to niech sobie ta żółta flaga będzie. Mi przynajmniej to nie przeszkadza, nie wiem jak innym. Jak tam moja sytuacja z Erewem? Tracę 5 sekund, traciłem sekund 6, więc musimy gonić. Rysiu, niesamowite tempo, jest 20 okrążenie, on cały czas jest na tych swoich oponach i fantastycznie, no. Fantastycznie, nie popełnił żadnego błędu, poważnego błędu. Jedzie cały czas na jeden pit stop, tymczasem ja odjechałem od niego na 5 sekund, no nie ukrywam, że chcę dogonić Erewa. Bardzo, bardzo by mi się to tutaj przydało, dodatkowy punkcik. Myślę, że dojechanie tutaj w dobrym tempie pozwoli na punkty. Inni też jutro popełnią błędy, a Rysiu jeszcze nie zjechał do boksu, 20 okrążenie. On w tym momencie, meldując się z alei serwisowej, jest Rysiu. Oby nie popełnił błędu, to by była wielka szkoda, gdyby on tam najechał na tą zdradliwą linię, oby mu się to nie spełniło. Życzmy Rysiowi tego z całego serca, bo być może będzie tak, że Rysiu TG09 powalczy o zwycięstwo. Oby teraz nie było informacji, że Rysiu dostaje karę. Nie ma informacji, wyjechał Rysiu TG09 i jedzie po fantastyczny wynik.
udało się. Uff, ale to by była szkoda. To jest fantastyczny wyścig dla Rysia. On ma fantastyczne tempo. On jechał na tych zużytych oponach lepiej niż... lepiej właściwie w takim samym tempie jak Mateusz. A przecież Mateusz no, nie jest to zawodnik, powiedzmy, jakiś tuzinkowy. Kimier jest tymczasem na prowadzeniu. Kimier cały czas trzyma się przed Mateuszem, więc... No... Gdyby nie te błędy moje, przynajmniej jest 5,3 do Erewa, było 5,8, więc odrabiam. Mam jeszcze 12 okrążeń, ale czy się uda, nie jestem w stanie powiedzieć. Za chwilę zjeżdżam na boks. Tylko czy to będzie na tym półku? Chyba jeszcze nie. Dobre tempo cały czas. 5,0. Fajnie jest pojechać dobry wyścig. No, gdyby nie ta kara, gdzie bym teraz był? No? Byłbym na czwartym miejscu najprawdopodobniej. Kimier 93 to jest niespodzianka. Wydawało mi się, że on ze mną i z Erewem powalczy o czwarte miejsce w tym wyścigu, nie licząc Hardy Kuby. Hardego już nie ma. Tymczasem Erew albo nie trzymają opony, albo jakieś pomyłki i wyjazdy poza tor. Tymczasem Rysiu TG09 jest tylko 2 sekundy za Mateuszem, a Mateusz jeszcze zjedzie do boksu. Pamiętajmy o tym. Za chwilkę w boksie pojawię się również ja. Za chwilkę w boksie i tymczasem Kimier 93 jest w boksie, oby on nie dokonał tutaj tej pomyłki rażącej, poważnej, która no przekreśla wyścig, bo to jest kilkanaście sekund i teraz, no właśnie, chyba nie popełnił na szczęście tej fatalnej pomyłki, oby nie. A ja jestem właśnie obsługiwany przez mechaników na swoim ostatnim postoju. Wlejemy tyle co zawsze, czyli 37 litrów, i żeby teraz nie walnąć w tą barierkę. Udało się? Udało. No, to jedziemy jednak. Zobaczymy jak RF. Z nim będzie walka o czwarte miejsce. Tak na to wygląda. Dzuni jeszcze zjedzie, on jest w tym momencie przede mną. No ale to... W tym momencie jestem przedostatni z tych co jadą. Błąd, no... Podsumowując swój wyścig, poza dwiema pomyłkami na początku wyścigu, poza tym pitlane'em, było w porządku. Jeszcze oczywiście nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, jeszcze przede mną 9 okrążeń, ale dobre tempo, myślę, że dobry też prognostyk. Ja oczywiście sam nie walczę o żadne mistrzostwa tutaj i wygląda to tak, że dla mnie każdy tam punkt więcej to jest dobrze. Dlatego no nie ma spiny na wyniki takie duże. Cieszę się, że jest chociaż tempo, które pozwala powalczyć z tymi, którzy są w zasięgu i tam Kuba Racer, Mateusz w boksie. A Rysiu TG09 obejmie prowadzenie i to już jest prowadzenie do mety. Fantastyczne tempo, no zapisze się w annałach tego sezonu. Myślę, dziękuję Kuba Racer właśnie tutaj. Nie przeszkodził tymczasem RF w boksie. RF jest w boksie, a ja... No, a ja będę miał stratę do niego i to będzie dość spora strata. Ciekawe, dlaczego akurat tak. On już wyjeżdża z boksu. Przecież ja miałem dużo mniejszą stratę do RF-a. Dlaczego tak? Przecież to były tylko 3 sekundy. A będzie ich dużo, dużo więcej. Chyba jednak piąte miejsce na to wygląda. RF, czy ja popełniłem jakiś błąd? Dlaczego mam taką stratę? Nie jestem w stanie tego stwierdzić. Dzuni popełnił ten sam błąd co Mateusz i niestety on również będzie musiał ponownie przejechać przez linię boksu. Nie wiem, czy Dzuni będzie, jeżeli pojedzie co najmniej 8 zawodników, nie wiem, czy Dzuni będzie miał szansę jutro na punkty. To nie jest dobry wyścig, nie prezentuje dobrego tempa drugi kierowca Lotusa, a ja mam 9 sekund straty do Erewa i to rośnie. Więc jeżeli nie zdarzy się tutaj nic przewidzianego, no nie zdobędę zbyt dobrych punktów. Kimier 93, ciekawy, no będzie raczej przed Erewem, więc on tutaj będzie na trzecim miejscu. No na pewno, przecież to już jest duża strata. No teraz trzeba się spiąć. Już dobrego wyniku nie będzie trzeba ryzykować. Może się coś odrobi. Przypomnijmy, że może jutro też pojadą zawodnicy, którzy będą w zasięgu i nad którymi będzie można coś ponadrabiać. 9,5 sekundy straty mam do Erewa. Tymczasem Rysiu ma 10 sekund przewagi nad Mateuszem.
Fantastyczne tempo. Mówiłem, że on się chyba zapisze w annałach tego 10. sezonu. No to jest po prostu niesamowite. On na zużytych oponach miał takie samo tempo jak Mateusz. Na zużytych oponach, na 20. okrążeniu, miał takie samo tempo jak Mateusz. Oczywiście te gumy deszczowe są dużo bardziej wytrzymałe niż chociażby te gumy miękkie, no to na pewno, czy twarde. I tutaj te różnice nie są aż takie rażące, jeśli chodzi o tempo. Bo jak mówię, te opony zużywają się dużo wolniej, ale to jest naprawdę szacunek, że na jeden pit stop się udało w ten sposób, bez symulacji, 10,5 sekundy, przecież on kręcił takie same czasy jak Mateusz, no i nie dziwmy się, że jest to 10 sekund. Cały czas kontrolujemy tempo, zostało nam 5 okrążeń do końca tego wyścigu, Kuba Racer w boksie, no, wydaje mi się, że jeszcze w pierwszym starcie Kuby Racera tych punktów nie będzie, bo jutro na pewno pojedzie więcej niż 7 zawodników. Bardzo cieszy taka duża frekwencja. Zobaczymy. Rysiu tymczasem popełnił błąd. Stracił około sekundy. Nie jest to dobra sytuacja dla Rysia. No, żeby ta sekunda na przykład o czymś nie zaważyła. Myślę, że Rysiu walczy o podium w tym momencie. To jest pewne. Ja tracę do Erewa 8,7. Nie zdołam już tego zrobić. Niestety, mogę tylko zniwelować sytuację. Komentarz w trakcie wyścigu to nie jest taka zła wcale sprawa, dlatego że RF na przykład w tym momencie zaczyna troszeczkę do mnie już tracić. Jest to taka forma, która trochę odstresowuje, która trochę odrywa to napięcie od jazdy w wyścigu. Kuba Racer cały czas kręci się na torze, no nie najlepiej to na początku wygląda. Tymczasem Rysiu stracił 2 sekundy na tych błędach. No nie może się rozprężyć. Szkoda takiej fantastycznej roboty na pierwszym stincie. Ten drugi trochę mniej udany jednak. Tymczasem Kimi R93 trzyma się 5 sekund za Mateusem. Fantastyczna sprawa. Jednak, gdyby Mateusz nie popełnił tego błędu na wyjeździe z boksu, gdyby on tam nie zahaczył o tą linię, nie straciłby około 10 sekund, walczyliby z Rysiem, więc no ciężko naprawdę powiedzieć. Znowu Mateusz ma pecha, bo dobry wyścig, właściwie poza tą pomyłką, poza tym uderzeniem w barierkę, po prostu ze zwykłej dekoncentracji na pierwszym okrążeniu, nie było błędów, potem posypały się na pierwszym stincie te barierki, hardy Kuby, posypały się błędy również Mateusa. Hardy Kuba wycofał się, no bo przecież dwa razy uderzył, to już bez szans na jakikolwiek dobry wynik. W sumie ciekawe, czy Hardy Kuba byłby przede mną, gdyby jeszcze jechał dalej. 8,5 sekundy mojej straty do Erewa, tymczasem Mateusz i Rysiu jadą takim samym tempem. Mój błąd, przepraszam. No ale nie będzie dobrego wyniku dzisiaj, to jest raczej pewne. Szkoda. 8,5 sekundy, cały czas trzyma Rysiu TG09 nad Mateusem, Mateusz 5 sekund nad Kimim R93, a ten około 15 nad Erewem, było 12, więc RF traci coraz więcej. RF stracił również do mnie, ale to są tylko na razie ułamki sekundy. Rysiu 09,5 sekundy, ale tak jak mówię, gdyby nie pojawił się na tą no, niepotrzebną zupełnie wizytę w boksie Mateusz, to myślę, że nawiązałby tutaj walkę z Rysiem i patrząc chociażby na czasy, wiadomo, że gdyby on był w tym momencie bez tej kary, no to nie wyglądałoby tak, że to od razu miałby odniętej 15 sekund i powiedzmy jak teraz jest 8 sekund za Rysiem, no to tam byłby 7 przed nim, to w tym momencie, kiedy byłaby walka, no to wiadomo, że też jest inne nastawienie do jazdy, może jakiś stres, może jakieś błędy, nie wiadomo jak z symulacją, więc ciężko powiedzieć, ale oni dwaj na razie jadą jak w zegarku. Szkoda tego błędu Rysia. Czy strategia na jeden pit stop okazała się opłacalna? Wydaje mi się, że tak, no 44,5. Jeżeli jedzie się tak dobrze, jak Rysiu pojechał, ten pierwszy stint, że się nie traci, no to jest fantastyczna sprawa oczywiście, ale no trzeba jeszcze umieć z tego skorzystać. Takim zawodnikiem, który umiał z tego korzystać, był Chris Pontes, zawodnik z Brazylii, który niestety w tym sezonie nie jeździ. Kimi R93! Ale szkoda. Kimi R93 niestety zrobił to, co zrobił Mateusz w wyścigu na Paul Ricard.
Polega to na tym oczywiście, że niestety Kimi R93 źle obliczył paliwo, które jeszcze było mu potrzebne do ukończenia tego wyścigu na drugim pit stopie. I pojawił się na przedostatnim kółku, dosłownie tylko i wyłącznie po to. Koniec, Rysiu wygrał ten dzisiejszy sobotni termin i ma czas 25:45. No, żeby wygrać, to tutaj spodziewano się 25:30, więc drugi stint Rysia nie był najlepszy. Ten pierwszy był w porządku, trzymał przewagę nad Mateusem, trzymał przewagę nad Kimi R93, nie popełnił błędu w boksie, ale to chyba nie wystarczy do odniesienia zwycięstwa. To jest tylko 25:45. No, ten drugi stint chyba mógł być lepszy. Jednak w takiej szybkiej jeździe, w taktycznej ok, ale w szybkiej jeździe chyba jednak nie najlepiej. No, ja skończyłem swój wyścig. Jestem na miejscu piątym, 8,2 sekundy do Ereva, więc na ostatnim kółku odrobiłem do niego trochę. Gdyby nie ten błąd, myślę, że walczylibyśmy na pewno miejsce czwarte. Szkoda, że tak wyszło. No ale nie ma się co poddawać. Za tydzień pewnie będzie przerwa w F1, może będziemy się ścigać w WRC. Będzie czas, żeby może poprawić trochę swoje tempo i... Jak patrzę teraz na opony, to prawa część opon, no bo wiadomo, że tutaj jest to bardziej lewoskrętny tor. Te lewe skręty są tymi cięższymi, z uślizgami. Patrzę, że w sumie to jeszcze mógłbym przejechać sporo więcej okrążeń. No szkoda. Rysiu TG09 nie jest zadowolony ze swojego wyścigu, twierdzi, że pojechał słabo. Chociaż w porównaniu do Mateusa to był naprawdę fantastyczny wyścig, biorąc pod uwagę te zużyte opony i to, że naprawdę był dużo, dużo lepszy pod względem tempa Mateusa, ale ten drugi stint chyba nie był najlepszy. RF tam miał jeden spin, to był ten moment, kiedy trochę do niego drobiłem. Rysiu TG09 na tej symulacji pojechał 10 sekund szybciej. No to jest właśnie to, kiedy ktoś próbuje się wystrzelać przed zawodami, a potem przychodzi taka konsternacja, że jednak można było pojechać lepiej. Szkoda. Zobaczymy, czy będą punkty. Myślę, że biorąc pod uwagę tempo, na pewno mogło być lepiej. Mam straty 41 sekund. No, nie ukrywajmy, że jeżeli pojadą szybciej, to może być koło minuty. Szkoda. Szkoda również Kimi R93, który jechał za Mateusem. To było do kilka sekund. Widzę teraz, że ten jego postój spowodował tylko stratę 10 sekund. No, gdyby nie te 10 sekund, ja walczyłbym z Erevem w tym momencie o czwarte miejsce. Może udałoby się wygrać tak jak tydzień temu z kierowcą Ferrari. Wracając do Kimi R93, no to stracił 10 sekund i to pewnie będzie kilka pozycji, ale punkty będą już gwarantowane. Tak więc wyszło takie 09 z trasą 25:45, choć niezadowolony kierowca McLarena. Chyba jednak lepiej nie spinać się tak na te symulacje, a skoncentrować się w pełni na wyścigu. Tym bardziej, że ta symulacja Rysia TG09 była dosłownie kilka minut przed wjazdem na tor. Koniec tego sobotniego terminu. Zapraszamy jutro na niedzielę na godzinę 20:00. Wyścig Mini Racing Online. Kolejna, druga już Big Mac Live Sunday Racing. O 22:00 kolejny wyścig R-Faktora na torze Estoril. rff1league.pl. Zapraszamy. No i Mini Racing Online.pl. Pawlo, najarany, Torlov, MiG4. Będzie walka. Nie będzie Rysia TG09, nie będzie Mateusa i nie będzie Hardy Kuby, więc tych pięciu zawodników jutro powalczy o zwycięstwo i o to, żeby pokonać Rysia TG09. Rysiu myślę, że już jest na pewno w szóstce, a co dalej, to zobaczymy. Dziękujemy za udział w tej pierwszej eksperymentalnej sesji z udziałem kierowcy jadącego właściwie na torze. Szkoda, że tak słabo, no ale jedni są urodzeni do jazdy, inni mają inne talenty. Mi osobiście lepiej, tak mi się wydaje, że mi osobiście trochę lepiej wychodzi komentowanie. Chodzi na pewno, jeszcze tutaj warsztat do poprawy jest ogromny, ale myślę, że bardzo udana transmisja jak na początek i będziemy powracać do tego w sobotnie terminy, bo przecież ci zawodnicy, którzy jeżdżą w sobotę, a nie mogą jeździć w niedzielę, nie mogą być pokrzywdzeni tym, że oni nie będą na wizji. Jutro wyścig o godzinie 20:00, o 22:00 R-Faktor, no oczywiście na innym kanale livestream.com / TVMRO. Zapraszamy jutro bardzo serdecznie i dziękujemy za udział w dzisiejszej transmisji. Do zobaczenia.